Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności jak oglądacie ten odcinek. Ja nazywam się Broda, to jest Pixel Gun. Chciałbym następnie powiedzieć, żebyście zostawili 200 łapek w górę. Mam nadzieję, że to się uda. No i pozdrawiam Gamer.pl, Julian Buchwał, Erek Piesek, Maciek 0013, Megatron, Tomek.pl, Maciek z Facha, Kax1, Max Andrzejewski. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale stworzyłem ten odcinek, żeby życzyć wam wszystkiego co najlepsze w tych świętach wielkanocnych, które już w sumie trwają. Mam nadzieję, że będziecie je przeżywać spokojnie, zdrowo, w rodzinnym gronie. No, postaracie się chociaż może troszkę mniej siedzieć na telefonie czy komputerach, tabletach i spędzicie je bardziej z rodziną. Tego wam życzę. Właśnie z tej troszkę nie jestem w stanie złożyć poprawnie zdania, chyba przeżywam te życzenia dla was, także bardzo serdecznie wam wszystkiego życzę dobrego. Ja już jestem w klanie Flotara, nie wiem czy wspominałem. Czekajcie, musimy sobie tu ustawić troszkę nasz celownik, weźmiemy, otworzymy Lucky Chesta. Dzisiaj taka gierka luźna bardziej. Chciałem skorzystać z okazji, póki jeszcze mam czas, żeby życzyć wam wszystkiego co najlepsze właśnie na te święta. Oczywiście format zostaje taki jaki jest, chcemy dobić do 27 poziomu. No i zaczynamy. Dzisiaj nie będę kupował jakiejś broni, ale pamiętajcie, że dalej możecie dawać wasze pomysły, jakie nowe bronie tutaj zakupić. Widzę, że Flotar też już tam coś grał. A ja tu jestem gdzieś? Ja mam tylko 12 medali? To troszkę średnio. Lecimy grać. W ostatnim odcinku, poprzednim, zakupiłem tego pistol shotguna, który sprawdza się bardzo fajnie. Nie mogę narzekać na tę broń, ponieważ na krótkich dystansach jest ona bardzo, bardzo mocna. Ale jednak i tak jestem zwolennikiem mojego Goldfrienda, ponieważ no jest on dość mocny. Tu mnie ten Epic Tiger troszkę pojechał, ale spoko, odkujemy się, myślę. Ten tutaj mnie strzegł, z one shota strzelił. Dobra, weźmy się do gry, bo na razie tutaj nam kiepsko idzie. Kiepsko coś mi to idzie, ale zaraz się tu odkujemy, myślę. Ten tu dalej tak skacze. A ten, czemu gość? A Klaus to może jakiś Polak? Tak mi się wydaje. Zaraz tu. A ten co tutaj robi? Halo, halo, co on w naszej bazie tutaj robił? Ała, Magic Name, halo, halo, widzę, że będę musiał być w ruchu, ponieważ nie ruszam się za bardzo, tak średnio dobrze gram moim zdaniem. Wow, dwóch za jednym razem, ale super. Dobra, dobra. Przeładujmy. Ała, ktoś mnie tu w plecy widzę ostro. No i ten samonaprowadzający. Widzicie, jak ktoś nie może sobie ze mną poradzić, to od razu samonaprowadzająca amunicja i do dzieła. A ty co, myślisz, że cię tu nie dostaniesz? Dostaniesz tam. No on się sam chyba unicestwi, tak mi się wydaje. No i ten mnie Klaus tutaj ściągnął. Ale spoko, Klausik, ja mam odpowiedź dla ciebie. Patrz, co ci zrobię teraz. Pyk i nie ma Klausika. A nie, to nie ten. O, i proszę, i znowu nie ma Klausika. Chodź tu, chodź tu, chodź. Panie, double killa? Jakim cudem tu double killa trafiłem? Ło, pomocy! Pomocy, pomocy.
Dobra, jest tutaj ściągnięty. Tyle w temacie, 20 do 12. Nie no, widzę, że ta gra jest taka... dość ostra. Tutaj asystę tylko dostaliśmy. A szkoda, oj, nie, dopiero potem zauważyłem tę osobę, która tutaj gdzieś sobie stoi. Cześć koledzy. Gdzie jesteście? Brotek z shotguna. Nie ma, że boli, wygrana jest w kieszeni. Tataratata. Tu, 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 pięknie, słuchajcie. Pięknie poszło. No, 18, ale nas było więcej. Tak troszkę słabo. Słabo to wygląda. Przewaga była znacznie po naszej stronie. Chociaż to też nie zawsze działa na korzyść, bo jak ktoś gra słabo, a ktoś jest dobry w przeciwnym teamie, no to wiecie. Ojejku, co to za mapa? Dawno nie grałem na niej, swoją drogą. Taki stół świąteczny, fajnie to wygląda. Ajajaj, już się nie dało tutaj. Duży ma rozrzut ta broń. Taki rozprysk, nie wiem jak to nazwać. To troszkę przeszkadza swoją drogą. Halo, bo się zaciąłem. No nie wierzę, nie lubię tutaj, jak się tak zacinają. Ajajaj, nie mogłem go trafić. XX Fighter. Ale jest 13 do 9. Więc nie jest tak źle. Gdzie uciekasz, kolego? Co, już taki nie jesteś mocny? Tu asysta poszła. Wow, tu są przeciwnicy. Gdzie uciekasz? Aj, zdegradowali go. Okej. Triple kill poszedł. Dobra, mogę tu wskoczyć gdzieś do góry? Mogę. Mogę tutaj przysnajpić, widzę na tych prezentach. Gdzie są przeciwnicy? Halo, gdzie oni są? Dobra, wchodzę tam. Wchodzimy. Aj, no niestety, nie udało się. Ten mnie też zestrzelił. Duży... Okej, no, proszę bardzo. Ta broń na bliski dystans, tak jak mówię. Bardzo dobra. Aj, no tu już nie miałem gdzie uciec. To idealna broń też taka do właśnie takich pomieszczeń. Double kill. Ojejku. Tutaj ładnie tu można pograć. Gdzie są jeszcze jacyś przeciwnicy? Oj. Myszka mi troszkę nie pykła. Ała, 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 panie, panie. Widzicie, ten tak do mnie strzela, strzela, a ja jeden strzał pygi i nie ma. Jakie to było śmieszne. Ultra. Wow, wow, wow. Ładnie, ładnie. I wygrana, słuchajcie. Bardzo ładnie nam poszło. Dwa meczyki zwycięskie, 23
pokonania. No jesteśmy coraz bliżej, coraz w połowie drogi do 26 poziomu. To był taki dzisiejszy krótki filmiczek. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał i że zostawicie łapeczkę w górę. Ja jeszcze zachęcam właśnie do sprawdzenia kanału Jankowo. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się odcineczek podobał. Zostawcie łapkę. Wesołych świąt. Trzymajcie się.